Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy otwierać box beauty bag, który zamówiłam z Cult Beauty. Jak tylko dostałam powiadomienie, to wiele osób do mnie napisało w tym samym czasie, że też dostało powiadomienie i czy zamówię, bo chcecie zobaczyć zawartość. Poprzedni okazał się bublem, ja zawsze nagrywam te odcinki, podlinkuję Wam, co było w poprzednich edycjach, żebyście mogli sobie wrócić, zobaczyć, bo niektóre edycje są naprawdę fantastyczne. Tutaj musieliśmy wydać 180 funtów, więc sporo kasy, funt tak po 5-6 zł chodzi. Wydałam około 900 zł w każdym razie. Żeby dostać w gratisie box, który box, czy tam torebkę z kosmetykami, która jest warta 280 funtów. Także przelicznik fajny. Plus jest taki, że Cult Beauty wysyła bardzo szybko. Przesyłka była darmowa, nie mamy cła, bo idzie to z Wielkiej Brytanii, więc póki co jest to przesyłka darmowa, szybka, bez cła, bez opłat. Więc jeżeli cokolwiek będziecie zamawiać, a zaraz Wam powiem, co ja zamówiłam i co warto zamówić, to będziecie zadowolone. Tutaj dostałam taką książeczkę dla... ja byłam zalogowana, czy nie? Chyba byłam zalogowana, więc nie wiem, co oni mnie tak tu witają. Tutaj mamy marki, które mamy na Cult Beauty, oczywiście jest ich mnóstwo, ale na przykład It Cosmetics, który u nas jest non-stop wyprzedany, wiecie, te kremy CC są non-stop wyprzedane, więc je zamówiłam właśnie stąd. Na przykład Charlotte Tilbury, marka, która nadal nie jest u nas dostępna, Morphe, Hourglass jest u nas, ale wiecie, ale to jest większy wybór, Huda Beauty, jeżeli u nas jest wyprzedana, tutaj na pewno znajdziecie, no i mnóstwo pielęgnacji właśnie u nich. Postanowiłam, że też część z tych rzeczy dzisiaj użyję, bo pewnie coś tu pielęgnacyjnego znajdę, także zobaczymy. Ja i tak chcę już zmyć makijaż, już jest koniec dnia, także okej, zobaczymy. Wyjmuję papiery i na górze mam moje zamówienie, a pod spodem jest torba. Okej, co ja zamówiłam? Zamówiłam dwa kremy CC w wersji oryginalnej, w kolorze light, bo u nas jest wyprzedany na Douglasie. Oczywiście jak pójdziecie do sklepu, może dostaniecie, bo w niektórych Douglasach jest, natomiast w wielu jest wyprzedany. Także zamówiłam, to jest idealny kolor, jest, nie jest zbyt różowy, mam light i light medium i light, to jest mój. I zamówiłam też tę wersję matującą. Ona jest fajna, bo nie trzeba jej za mocno pudrować, jak macie tłustą cerę, będziecie bardzo zadowolone. I słuchajcie, także mam dwa, bo mam light medium właśnie mi zostały. Także jeżeli nie widzieliście testu tych kremów CC, to Wam linkuję na dole, fantastyczna sprawa. I one tutaj kosztowały 39 euro, więc cena jest taka sama jak u nas. Dalej zamówiłam dwa kosmetyki Charlotte Tilbury, ten wand, czyli różdżkę do konturowania, w kolorze light medium. Tak to wygląda i będziemy się tym konturować. O, wiecie co? Mam ochotę tego użyć. Jak to działa? To się jakoś wykręca? Tak. Wykręca się. Wykręca się i się domyka. O. Mam ochotę tego użyć, zobaczyć jaki jest tego kolor. Wydaje się ciemne. O wow, jak się wtapia. Ja to oczywiście będę testować, wiecie, na podkładzie. Teraz tylko tak na szybko chcę zobaczyć kolor, bo tak idę zaraz myć make-up. Ale kolor jest fajny. Ładny kolor, bo taki, wiecie, zimny. Także to jest w ogóle jakiś bestseller. Charlotte Tilbury zamówiłam też paletę. Bo wiecie, kocham te palety, robiłam Wam też już nieraz testy. I to jest ta taka średnia, ciepła, oczywiście ciepła. Wow. Paleta była koszmarnie droga, bo kosztowała 54 euro, 200 zł za to. No ale tyle kosztuje Charlotte Tilbury. Dobra, i co jeszcze? Dobra, i to wszystko. A, dwa kremy CC zamówiłam, dobra. Mam dwa kremy CC, także mamy te 180 funtów i mój goodie bag. Zobaczymy coś w środku, zobaczymy co dzisiaj użyjemy, czy może nic nie użyjemy, zobaczymy, bo tak naprawdę nie nastawiałam się za bardzo na... nie wiedziałam, co będziemy dziś nagrywać, nie czytałam też dokładnie, co jest w tym goodie bagu, bo nie chcę się nastawiać, także otwieram i szukamy. Pierwsza rzecz. Kush mascara, czyli mascara z... jak to ładnie powiedzieć? Z marihuaną. Mascara z CBD, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze jej nie używałam. Już kiedyś ją chyba miałam w jakimś boksie, ale jeszcze nie używałam. Tu, co to jest? To jest w tym woreczku. Coś miękkiego. To jest do maseczek. To będzie fajne, bo, bo to są takie uszy, wiecie, taka opaska. Super, jak ładnie zapakowane i firmowe. Dalej. Alginist. Serum retinolowe. Czy to jest duża pojemność? 5 ml. Mała pojemność. Co tu jeszcze jest? The Travel... Sol de Janeiro. Chciałam zobaczyć, co to jest. W sensie nie testowałam jeszcze tej marki. Pomarańczowy i niebieski. Podobno pachną totalnie kokosem. To jest Coco Cabana Cream.
O rety, jak rzeczywiście to pachnie. Dziewczyny miały rację, to pachnie jak Malibu. O, jaki piękny zapach. Wow. A to też jest cream, ale to jest Bam Bam Cream. Też ładny zapach. Ten kiedyś miałam. To jest zapach taki... takiego trochę olejku do opalania. Fajne, super. I to jest takie duo właśnie do wypróbowania, zrobione w Stanach, małe pojemności. Ale spoko, cieszę się, że ten powąchałam, bo chyba sobie luknę na duże pojemności. Coś z Huda Beauty. Demi Matte w kolorze Day Slayer. Taka pomadka. W ogóle ja Wam podlinkuję Cult Beauty, to co kupiłam i zobaczcie sobie, może jeszcze się załapiecie na tą promocję. Jeżeli coś macie ochotę sobie zamówić, może z mamą, na przykład ten krem CC, możecie sobie wtedy taki prezent zyskać. Od razu sobie wypróbujemy ten kolor z Hudy, bo jeszcze go nie miałam. To jest Demi Matte, czyli taki wiecie, ni to matte, ni to nie matte. Day Slayer. O! Nice! Kryjący nudziak. Co jak co, ale Huda ma fantastyczne produkty do ust. Z tego jestem zadowolona. Póki co jest nieźle. Dalej chyba coraz mniejsze pojemności nam się robią. W poprzedniej edycji były bardzo małe pojemności, nie wiem czy pamiętacie. Dalej mamy Susan Kaufman Moisturizing Mask, czyli maskę nawilżającą. Austriacka marka. Dalej mamy Renaissance Cleansing Gel z Oskia. 35 ml, czyli tak połowa zwykłego powiedzmy. Jeszcze mniej, 1/3. Coś z ceramidami, coś do włosów. Olejek do prostowania włosów. Taki, na jeden raz. Tu jakiś glow. Kwas glikolowy, ekstrakty z... Aha, to jest na noc. To jest peeling na noc, tak to się nazywa. Jednorazowy. Wiecie, na pewno każda z tych rzeczy ma jakąś tam sporą wartość. Mi się teraz wydaje, że wyciągam próbki, ale wiecie. Too Faced mamy... Finish Primer. Do czego to jest primer? Cooling Matte Skin. Okej, to jest po prostu primer matujący. Miniatura. Charlotte Tilbury mamy Magic Cream. To jest bardzo fajny krem. Znany. Zużyłam już jedno opakowanie albo dwa. Miniatura. Dalej mamy, coś dużego w końcu. Aurelia. Probiotyczne skincare. Glow Serum z jaśminem, plumerią, tuberozą i mandarynką. Serum. W końcu coś większego, 15 ml. Tu mamy z Narsa kredkę do ust, Velvet Matte, w kolorze Do Me Baby. Taki kolor. Całkiem spora, więc to jest plus. Z Ren mamy krem na dzień. To jest bardzo znana teraz marka. Oni bardzo, wiecie, reklamują się, że są clean to skin, clean to planet. Dalej mamy Fresh Soy Face Cleanser, czyli ten ich bestseller do mycia twarzy. Murad, mamy Retinol Youth Renewal Serum, to Wam o tym ostatnio mówiłam w pomysłach na prezenty dla mamy, serum z retinolem. Czy już kończymy? Myślałam, że będziemy mieć jakąś maseczkę, demakijaż. Sandy Riley, krem z ceramidami i mamy też serum nawilżające z Verso. I czy to jest wszystko? Nie, coś jeszcze jest. Mamy z Malin i Goetz Advanced Renewal Moisturizer, czyli mamy mnóstwo kremów nawilżających, mnóstwo. Coś do ciała, coś do makijażu. Tak w zasadzie myślałam, że zrobimy sobie tu jakieś maseczki wspólnie, ale nie zrobimy, bo nie ma to zupełnie sensu, bym tu Wam dwa produkty pokazała. Także jestem najbardziej zadowolona z tego produktu Hudy, bo jest duży, z tego serum, bo też jest spore. Ogólnie lubię, jak są duże produkty dodane. Wiem, że to jest po to, żeby sobie wypróbować, ale wiecie, mimo wszystko dostajemy to za darmo. Nie wiem, czy wartość tego boksa, tego goodie bag to jest 280 funtów. Nie chce mi się wierzyć, że aż tyle. Trochę dużo, te marki sobie wyceniają, ale zdaję sobie sprawę, że miniatury mają swoją cenę. Na przykład marka Murad jest bardzo drogą marką. Także rozumiem to. Jestem też ciekawa tego produktu do włosów. A ona nie jest prostująca, ale wzmacniająca, okej. Dobra. To użyję, słuchajcie, przy kolejnym myciu. No nic, kochani, film był krótki. Mam nadzieję, że na temat. Jeżeli chcecie dostać tę torbę kosmetyków, którą Wam teraz pokazałam, to zróbcie zakupy za 180 funtów. Może macie zakupy w planach. Uważam, że jak macie zakupy w planach, to świetnie. Ja sobie jestem z tego też zadowolona. Powiem Wam, że to jest super zrobione. Przymierzę sobie to. Na pewno fajne właśnie przy demakijażu, żeby włosy odgarnąć, czy przy maseczkach. No to jest spoko. Ja sobie wszystko... odgarnąć. No to jest taki gadżet, wiecie, od nich. Mają te woreczki zawsze fajne. Podoba mi się, wiecie, jakość tego. Naprawdę to jest ładnie wykonane. Także coś tu sobie potestuję. Tak czy siak się cieszę, bo wiecie, bo zamówiłam te moje kremy CC ulubione, które Wam też serdecznie polecam. Już tyle razy pokazywałam
No i właśnie przetestuję sobie tą Charlotte. No póki co ten bronzer tak nałożyłam na szybko, ale wydaje się w porządku. Kochani, ja uciekam sobie zmyć makijaż, zrobić sobie maseczkę i sobie odpocząć. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten szybki film Wam się podobał, że Wam się przydał. Jeżeli ta promocja jest, to Wam napiszę na dole i sobie możecie skorzystać. Jeżeli i tak robicie zakupy, to warto. Zobaczcie, co tam na Cult Beauty jest. Pamiętajcie, że przesyłka jest darmowa do Polski, nie płacicie żadnego cła i dostałam tą paczkę w 1,5 dnia. Słuchajcie, zamówiłam wieczorem i 2 dni później... Tak? 1,5 dnia później dostałam paczkę i to było bardzo takim ekspresem, bo tam można wybrać kilka opcji, jest, możecie wybrać, którą chcecie przesyłkę. Bardzo prosta w obsłudze strona, na pewno sobie poradzicie, polecam Wam serdecznie. Dobra, kochani, uciekam, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, cześć!